Dzień dobry, dzień dobry. Witam was bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, kolejna partia z bardzo silnego turnieju Tata Steel w Holandii, w której bierze między innymi udział Magnus Carlsen, mistrz świata, oraz dwóch Polaków, Jan Krzysztof Duda i Radosław Wojtaszek. No ale dzisiejszą partię przeanalizujemy sobie, którą rozegrał Nils Grandelius z Maksimem Wacella Grawem. Panowie grali bardzo interesującą partię w obronie sycylijskiej w systemie Najdorfa. Niezwykle ciekawa, ostra rozgrywka. Najdorf generalnie jest takim zaczepnym debiutem, który no, daje możliwość zwyciężania czarnymi i walczymy od początku o zwyciężanie partii czarnymi. Pragnę nadmienić, że Francuz tutaj grający kolorem czarnym jest no, wielkim specjalistą w tymże debiucie. Rozpocznijmy analizę. E4 rozpoczął tutaj arcymistrz ze Szwecji. Zresztą też bardzo solidny arcymistrz z pokaźnym rankingiem szachowym. Dopiero 27 lat skończył, więc myślę, że jeszcze sporo może namieszać w szachowych światach. Tym bardziej, że został zaproszony do turnieju, więc nic dziwnego, że tutaj gra. E4, C5, moi drodzy, skoczek na F3, D6. Tutaj gramy D4. Od razu walka o centrum trwa. Bicie pioneczka, skoczek wybija, skoczek F6. To są wszystko ruchy teoretyczne z atakiem na E4. No, oczywiście można zagrać różne posunięcia, nawet goniec D3 widziałem. No, ale skoczek C3, myślę, że sprawa naturalna. Posunięcie A6. Ten ruch w Najdorfie jest no, klasyką, że tak powiem, bardzo rozpoznawalne posunięcie i potrzebne, żeby nie było tam żadnych wjazdów, czy gońcem, czy skoczkiem w którymś odpowiednim momencie tutaj, jeżeli nadarzy się okazja. Białe wybierają tutaj najostrzejszą chyba kontynuację, jaką można wybrać w Najdorfie białymi. Jest to goniec G5, najostrzejsza. Nie pytajcie mnie, dlaczego ktoś to wymyślił i tak to opisał. Ja tylko powtarzam z jakiejś mądrzejszej książki, znaczy mądrej książki. Goniec G5 przede wszystkim też, no tak, patrząc logicznie na to, jest takim ruchem bardzo zaczepnym, bo chcemy tutaj zbić skoczka w którymś momencie, próbować grać F4 i grać do centrum pionkami. Na przykład E5 teraz już się nie za bardzo sprawdza, gdyż tutaj jest związanie na hetmana i na przykład po odejściu skoczka tutaj lub na B3, po prostu punkt D5 będzie już punktem zdobytym. Można też po prostu spróbować zbić w którymś momencie, nawet może i od razu. W każdym razie tutaj goniec G5 jest dobrym ruchem i jest ruch E6. Ten ruch jest oczywiście potrzebny. No i moi drodzy, F4. Właśnie widać tutaj zamiary Szweda. Jest to no, zrozumiała decyzja, gdyż Szwed nie jest faworytem w tej partii i stara się grać niezwykle ostro. Chociaż tutaj panowie na tym poziomie mają w paluszku teorię debiutów, do któregoś oczywiście momentu. Hetman B6 zagrywają czarne i Hetman D2. Hetman D2 jest zagrany po to, aby spróbować zrobić długą roszadę. Zauważmy, że Hetman może zbić pionka na B2. Tak też się dzieje. Jakby to się nie zadziało, to tutaj białe robią po prostu długą roszadę z obroną piona i wszystko jest normalnie, ale to jest jeden z wariantów i to jest całkowicie sprawa prosta, znaczy się prosta, jak dla kogo? No dla nas może nie za bardzo jeszcze, ale to jest normalna rzecz, to jest normalny wariant. Tutaj gramy wieżą na B1, hetman A3, jeden ruch. Białemu chodzi o to, żeby uzyskać inicjatywę za stratę tego pionka. Ta wieża na wolnej linii już działa, to jest bardzo fajnie to wygląda. No planem jest, żeby zrobić wyprowadzenie gońca, znaczy żeby zrobić, trzeba wyprowadzić gońca i zrobić roszadę i napierać tutaj pionkami, moi drodzy, E5, F5, w którymś momencie, żeby te centrum atakować, to centrum atakować, ale okazuje się, że najlepszy ruch w tej pozycji to ruch F5 od razu. No i słusznie. Tak naprawdę mając już trzy figury lekkie w grze, hetmana lekko podciągniętego i wieżę na wolnej linii, myślę, że wielce logicznym jest to posunięcie. Cały czas powtarzam, że po ruchu E5, no tu się nadarzy się bicie, znaczy okaże się, że można bić na E6 i zdobywamy ten punkt D5 upragniony. Ten pionek F5 jeszcze pomaga, gdyż broni bardzo ważnego punktu E6 i goniec tu się już nie pojawi. Więc no przepchać pionka tutaj nie można, bo będzie bardzo zła pozycja dla czarnych. Goniec E7 zagrywają czarne. Bicie na E6 i moi drodzy, oczywiście bić tutaj teoretycznie można,
Ale goniec zagrywa na c4 i goniec ze skoczkiem by tu fajnie patrzyli w centrum na tego pionka. Jeżeli pionek by się na przykład poruszył do przodu, to goniec będzie niezwykle cięty i tutaj na czarne i będzie dobrze stał, nie pozwalając zrobić roszady krótkiej czarnymi. Moi drodzy, ja troszkę specjalnie nie przestawiam wszystkich posunięć, żeby starać się troszeczkę wyobrazić. To też nas uczy liczenia wariantów w naszych partiach. Goniec tutaj wybił tego pionka, no i skoczek machnął z tego gońca, wybicie, no i goniec c4. W tej kolejności jedna figura mniej do ataku białym, dla białych, więc myślę, że czarne były tego świadome. Pozycja, no, moi drodzy, niezwykle ciekawa. No tutaj oczywiście teoretycznie, no, bicie na b7 można, ale jak już wspominałem, w ostrych takich pozycjach tutaj teoria musi być opanowana, gdyż no, tak naprawdę nie wiadomo, co po tym ruchu się dzieje. Myślę, że po prostu czarne zwyczajnie wyprowadzają dalej figurę i starają się grać skoczkiem na c5, który by wstępem atakował wieżę. Bardzo ładnie bronił tutaj pionka na e6 i jeszcze są opcje tutaj wybicia w przyszłości na e4. No, działoby, myślę, że działoby się dużo. Oczywiście tam goniec po drodze jeszcze idzie na c4 z krótką roszadą. No, można by tu wiele strzałek przestawić, ale może zajmijmy się tym ruchem, który był w partii, goniec c4. Oczywiście, jak ktoś jest chętny i chce się zagłębić w warianty, cały czas zachęcam do popracowania nad tym samodzielnie. Skoczek zagrał na d7. Okazuje się, że ten ruch jest najlepszy, dlatego że no jak już mówiłem, jak tu pójdzie ruch e5, to goniec nie pozwoli zrobić roszady czarnym, a poza tym pole d5 będzie opanowane przez białe, co się wiąże praktycznie z porażką. No, w Sycylii trzeba bardzo na pole d5 uważać. Skoczek d7, moi drodzy, goniec wybił na e6, skoczek z tempem. Wprawdzie zauważcie, że goniec również nie pozwala zrobić roszady, ale tak naprawdę ten goniec nie ma takiego dobrego odejścia, żeby nie został zaraz zbity. Oczywiście jest to pole c4 w tym momencie, ale jakbyśmy zagrali na c4, to tutaj b5 od razu nas odpędza i gdzie byśmy gońcem nie czmychnęli, to byłaby możliwość zbicia tego gońca. Goniec zagrał na b3, spokojnie, no i moi drodzy, wieża c8 ze strony Francuza. No, wyprowadził po prostu wieżę. Ta pozycja jest taką dynamiczną równowagą, bym się wyraził, bo to jest równa pozycja, ale jest nieco dynamiczna, znaczy bardzo nawet dynamiczna, gdyż nie jest to ani zamknięta pozycja, ani jakaś zablokowana. No i teraz tak, ja bym chciał się skupić tutaj na jednym bardzo ważnym ruchu, bo ktoś by się zapytał, a dlaczego nie można zbić skoczkiem pionka. Otóż i można, i nie można. Tutaj Francuz, jak już wspominałem, jest dużym specjalistą, wielkim specjalistą w obronie sycylijskiej, więc nie zbił tutaj, bo się tam dzieją niezłe tasiemce. Ja troszkę przestawię, moi drodzy. Tutaj trzeba było wybić, skoczek by wybił i bardzo ciekawe posunięcie ze strony białych. To trzeba mieć też przygotowane w domu, jeżeli tak daleko sięgamy w warianty. Moi drodzy, goniec F7, bardzo dobre posunięcie. Nie biorę pod uwagę żadnych odejść królem, które są fatalne w skutkach, gdyż zawsze gramy hetman D5, więc przyjąć tego gońca trzeba i hetman D5 oczywiście gramy, król E8. Również nie za bardzo chce się grać tutaj, tutaj jest bicie na E7, no trzeba się raczej przykleić do tego gońca, bo król F8 jest zawsze jakaś wieża F1 nieprzyjemna. Król tutaj zagrał na mógłby zagrać na E8 i w tym momencie hetman po prostu wybija na E4. Okazuje się, że jest hetman A5 z szachem i zauważcie, grozi wzięcie gońca. Jasne, można zagrać gońcem na D2 i ta pozycja jest bardzo równa, gdyż na przykład po hetman E5, no tutaj można wybić, wieża B7, remis można podpisać. Oczywiście pograć jeszcze można, ale no remis na tym poziomie, znaczy równowaga na tym poziomie raczej gwarantuje remis. Co by było, moi drodzy, gdyby w tym momencie tutaj hetman zagrał i białe by zagrały król D1, to też jest dobry ruch, jak się okazuje. Hetman bije na G5, wydaje się, że czarne zdobyły tutaj figurkę więcej, ale nie do końca tak jest. Następuje wieża B7, nacisk na punkt E7, zauważcie, że grozi bicie na E7 i grozi potem bicie na A8, bardzo ciekawa rzecz. Jeżeli wieża na przykład zagra na D8, chociaż za chwilę do tego wrócę, bo na przykład jakby wieża zagrała na F8, no to ja to może przestawię, dokładnie, bicie, król, no jak pójdzie tutaj, moi drodzy, to jest wieża F1 i tam się wszystko wymienia, na końcu bijemy pionka, jeżeli król pójdzie tutaj, dajmy na to, dajemy szacha, król powiedzmy wraca i bijemy pionka. Pozycja jest
praktycznie, no może nie chcę powiedzieć wygrana, ale o wiele, wiele lepsza. Białych pionek więcej. Wystarczy za chwilę wprowadzić tylko wieżę. Zauważcie, że też nie ma żadnego szacha takiego prawidłowego, żeby nie stracić figury na białego króla. A ten król ma kłopoty, bo zawsze możemy tu go szachować. No dobrze, ale po wieża B7 tutaj na przykład wieża D8 mogłaby się poruszyć. No i po tym posunięciu, moi drodzy, tutaj czarne. Powiem tak, dają mata w siedmiu ruchach, co jest niewiarygodne na pierwszy rzut oka. Po wieży F1, trzeba zagrać wieżę F1. Białe sobie grają bez figury, ale ciężkie figury tak bardzo napierają na czarnego, że naprawdę jest niebezpiecznie. I na przykład po takim ruchu standardowym, które chce się zagrać wieża D7, moi drodzy, wygrywamy bardzo szybko. Szach na B8, wieża D8, hetman C6, mat. No tak, nie poszło w partii oczywiście, ale to są takie tasiemce, gdzie troszeczkę trzeba znać tych posunięć. W partii nastąpiła wieża C8, jak już wspominałem, i tutaj białe zrobiły po prostu roszadę. Skoczek wybił tego gońca silnego, wieża wybiła stępem oczywiście, żeby bronić skoczka i tutaj atakować hetmana. Hetman ucieka z szachem, nie ma innego wyjścia jak goniec na E3. Dlaczego nie król H1? Moi drodzy, po król H1 tutaj okazuje się, że po król H1 i krótkiej roszadzie czarne są w domu. Czarne po prostu schowały króla i ta pozycja jest bardzo dobra dla czarnych, gdyż tu napieramy mocno na tej linii C i są po prostu kłopoty. No, trzeba było się napocić białymi, żeby z tej pozycji wyjść. Ja wiem, że to się wydaje nieprawdopodobne, bo trzeba by się zagłębić troszeczkę w pozycję, ale no, silnik tutaj podpowiada po prostu nam ocenę sytuacji, więc trzeba go tutaj w tych ostrych pozycjach jednak słuchać. Goniec E3 jest o tyle lepszy, że z tempem bronimy się i atakując hetmana, nie pozwalając jeszcze zrobić roszady. To jest bardzo ważne. Hetman zagrał na C4. No i teraz bardzo ładne posunięcie wieża F4. Bardzo ładne posunięcie. Grozi prosty ruch E5. Nie można zrobić roszady i jest ruch E5 ze zdobyciem figury. Tutaj z odsłony oczywiście atakujemy hetmana, więc no hetman musi gdzieś zagrać. No kolejny raz okazuje się, że czarne powinny grać skoczek H5. Po odejściu wieży skoczek wraca i można powtarzać ruchy z remisem. No tutaj Francuz na pewno miał presję tego, żeby próbować wygrywać tę pozycję, znaczy w ogóle wygrać tę partię. No ale po ruchu hetman E6 okazuje się, że robią się małe kłopoty. Wieża po prostu zbiła teraz na legalu pionka i w tym momencie czarne zrobiły roszadę. No właśnie czarne też po to pewnie oddały piona, żeby skończyć rozwój. I białe popisują się teraz posunięciem, moi drodzy, arcymistrzowskim. Ja to zawsze podkreślam, arcymistrzowski ruch, a pewnie wielu z Was się zdziwi, jakie to posunięcie. Jest to posunięcie, moi drodzy, H3. Dlaczego ja tak to nazywam? Gdyż w takiej, powiedzmy, dynamicznej pozycji, gdy troszeczkę się sytuacja tutaj wyklarowała, wszystko się broni, zobaczcie, że no wszystko się po prostu broni i się ładnie tutaj scala. Taki ruch H3 jest ruchem, powiedzmy, może nie do końca asekuracyjnym, ale bardzo przydatnym. Ten król zawsze ma tutaj opcję na H2, ale to jest też przyjemny ruch i pożyteczny, gdyż na G4 bronimy wjazd skoczkiem, powiedzmy. Bo tak, białe mają lepszą pozycję, więc dają możliwość czarnym wykazania się i mówią do czarnych: no słuchaj, zrób teraz dobre posunięcie. A dobrych posunięć tutaj, słuchajcie, raczej dobrych takich dla czarnych, żeby uzyskać przewagę, nie ma po prostu. Wieża zagrywa na B8 i bardzo sprytny ruch. No tutaj można oczywiście wymienić, ale wieża zagrywa na A7 z opcją oczywiście wybicia, wieża na A8. I teraz białe właśnie wymieniają wieżę. Zauważcie, że wymiana nastąpiła na A8, gdzie wieża nie jest aktywna, bo na B8 byłaby aktywna oczywiście. To są takie niuanse wśród arcymistrzów, które decydują o zwycięstwie. Moi drodzy, skoczek na D5 zagrywa. Zauważmy, że białe mają piona więcej. No i wieża na B8. Co by było, moi drodzy, gdyby skoczek wybił tutaj pionka? Okazuje się, że to byłby straszny błąd czarnych, bo mamy strzał na E7, jeżeli hetman wybija. Jakby hetman nie wybił, to samo byśmy zagrali co w partii w tym momencie, czyli hetman D5 z szachem. Okazuje się, że dajemy mata, gdyż hetman zagrywa na F7, bijemy po prostu tutaj i cyk, można na przykład dać mata w ten sposób. Tak mogłoby nastąpić, tak nie nastąpiło. Skoczek D5 z premedytacją tutaj, no nie można zbić pionka, trzeba bardzo uważać. W tym momencie po wieży B8 zostało zagrane C4.
i goniec zagrał tutaj na d8. Może trzeba było tutaj skoczkiem wybić na d5 w tym momencie. Ciężko powiedzieć, pozycja czarnych jest dosyć trudna, troszkę zamknięta. No goniec d8, po prostu nie chce, żeby skoczek go w pewnym momencie może chlasnął, że tak się wyrażę. No goniec też tutaj pilnuje troszeczkę tych pól, to jest też ważne. Hetman zagrywa na f2. Cały czas zobaczcie, tutaj pionek jest nietykalny, tam już jakiś mat grozi na f8. Trzeba bardzo uważać. Skoczek zagrywa na d7. To wydaje się ruchem dobrym, gdyż tutaj skoczek może mieć dobre placówki do gry, ale goniec aktywnie. To jest, słuchajcie, poprawienie kolejnej figury w grze. Skoczek stoi wyśmienicie, goniec stoi bardzo dobrze. Zauważcie, h3, po takim szachu na b1, król idzie na h2. Widzimy teraz ten ruch h3, jaki był bardzo potrzebny. To są naprawdę fajne zagrania. Uczmy się od arcymistrzów, zawsze z jakiejś partii wyciągniemy sobie coś tam dla siebie, żeby się do czegoś nowego nauczyć. Goniec zagrywa na g5, moi drodzy, wieża f5, goniec spokojnie na h6, powiedzmy spokojnie. I teraz znowu białe się popisują tym posunięciem, którym się to bardzo podoba. Jest to król H2. Tak po prostu chowa się król, żeby nie było jakiegoś tam szacha w przyszłości. Poza tym to jest znowu oddanie posunięcia przeciwnikowi, co nie zawsze się wiąże z tym, że przeciwnik ma tempo więcej i może polepszyć sytuację. Czasem jest tak, że nieważne, co zagrają w tym momencie czarne, pozycja może być i tak kiepska. Ta pozycja jest trudna dla czarnych, moi drodzy. Wieża zagrywa na c8, ale co by było po wybiciu hetmanem na e4? No bo większość pewnie się zastanawia, po prostu pionek jest do wzięcia. Moi drodzy, wchodzi taki ruch, wieża f7, no atak na skoczka. I teraz tak, jeżeli będzie skoczek f6, no to bijemy po prostu na f6 po wybiciu skoczek f6 widełki i wygrywamy hetmana. Sprawa myślę, że prosta, więc skoczkiem na f6 nie można zagrać. Po wieży f8, moi drodzy, mamy skoczek e7. No i teraz tak, jak odejdzie tutaj król, to dajemy mata w dwóch posunięciach, więc hetman musiałby wybić, wieża wybija, goniec wybija. Jakość więcej u białych, pozycja jest totalnie wygrana. Tak mogłoby nastąpić, jeżeli tutaj czarne by inaczej chciały pograć, ale już pokazuje następne posunięcie. Po wieża F7, na przykład wieża D8 można by było zagrać, bronić skoczka. Mamy świetny ruch, moi drodzy, dosyć prosty. No tutaj można by było zagrać gońcem na B6, na przykład gońcem B6. Chodzi o to, żeby wieża odeszła i wtedy sobie zbijamy po prostu skoczka, ale po wieża F8, moi drodzy, mamy dokładnie tę samą historię, co wariant wcześniej. Tak nie nastąpiło, moi drodzy. Tutaj po wieża C8 białe zagrały hetmanem na G3. Białe stawiają się na króla tutaj dosyć mocno. Wygląda to dosyć groźnie. Zobaczcie, wszystkie figury są gotowe do tego, aby atakować króla. Przede wszystkim ten król jest bezpieczny i to jest bardzo ważna informacja dla białych. G6 zagrywają czarne i okazuje się, że tutaj Szwed wymyślił dosyć szybko zresztą, bo pewnie miał nieźle przeliczone warianty. Dosyć szybko wymyślił fantastyczne posunięcie, no bo oczywiście zbić nie można wieży, no ale trzeba zagrać dynamicznie. I to właśnie robi ten szwedzki arcymistrz Grandelius. Moi drodzy, hetman H4, świetny ruch. Bardzo dobre posunięcie. Ten goniec tutaj świetną robotę robi razem ze skoczkiem, które pilnują bardzo ważnych pól. Jak się dostanie hetman na G7, no to koniec partii oczywiście. Okazuje się, że po wybiciu na G5, na F5, moi drodzy, znaczy nie można tutaj wybić na F5. Dlaczego? Odpowiedź zostawiam Wam. Można sobie na chwilę zatrzymać filmik. I ja już pokazuję rozwiązanie. Po prostu bijemy pionka. I teraz tak, nie ma połączenia już tutaj hetmana z gońcem, ale to nie jest najważniejsze, bo hetman jakby zagrał na e8, wybicie na h6 też wygrywa partię, ale myślę, że prostszym zagraniem jest skoczek e7, król f7, moi drodzy, i bicie wieży z groźbą widełek. I na przykład, jakby hetman wybił, to po prostu wybijamy tutaj na h6. Na przykład, hetman wybija na c4 i wybijamy na d6. Ta pozycja jest totalnie wygrana dla białych. Dwa pionki więcej, król bezpieczny, goniec zabijaka razem z hetmanem, król odsłonięty. Nie ma co grać. Na wyższym poziomie to jest koniec partii. Nawet na niższym, oczywiście amatorskim, myślę, że białe powinny sobie porabić bez problemu, o ile nie podstawią niczego po drodze. Tutaj po tym posunięciu czarne zagrały gońcem na f8 i moi drodzy, kolejne piękne zagranie Szweda, wieża f6. No, brylant, posunięcie naprawdę fantastyczne. No i teraz tak, no czy można zbić tutaj na f6?
No, okazuje się, że nie można, skoro tak białe zagrały, bo skoczek wybija na f6, król f7 i tam znowu jest hetman h7. W zasadzie koniec gry się robi, gdyż goniec g7, skoczek g4. Ja teraz tego troszeczkę nie przestawiam. Troszeczkę spróbujmy sobie wyobrazić. I tam jest taka bateria na g7, że koniec partii następuje automatycznie. Można sobie jak najbardziej sprawdzić. Polecam. Powie, że f6, tutaj hetman od razu zagrał na e8 i uderzenie, które praktycznie kończy grę. Wieża F8, piękny ruch. Nie można zbić królem, oczywiście też nie można zbić skoczkiem, gdyż mamy skoczek F6, widełki i wygrywamy. No nie można też tutaj, moi drodzy, zbić królem, gdyż mamy mata w trzech ruchach. Zatrzymujemy film i szukamy rozwiązania, ćwiczymy taktykę, moi drodzy. Hetman H6 daje szacha, król F7, dajemy tutaj szacha na H7, król na E6 i piękny ruch, skoczek F4, szachmat, moi drodzy. Koniec partii by nastąpił, ale hetman wybił na F8. Czarne tutaj się bronią jak mogą, niestety ta pozycja już jest opłakana. Skoczek na E7, szach, król F7 i skoczek wybił na C8. Czarne złożyły broń, się poddały. Dlaczego? No prosta sprawa, moi drodzy. Tutaj trzeba wybić, bo inaczej figura mniej i po prostu wybijamy jednego pionka, wybijamy drugiego pionka, król E7. No ta pozycja jest również totalnie wygrana. Trzy pionki więcej, atakujemy cały czas króla, król bezpieczny i jest po zabawie. Moi drodzy, jedna z piękniejszych partii, no w tej rundzie na pewno, jak dotąd w tym turnieju, więc no śledźmy tutaj poczynania szwedzkiego arcymistrza. Nils Grandelius, moi drodzy, no popisał się naprawdę fantastyczną partią, fantastyczną grą. Dzięki za uwagę, do następnego razu, cześć.